Cześć kochani, nazywam się Marcin i bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy kanał dotyczący psów, życia z nimi oraz hodowli i wszystkiego, co jest z tym związane, w ogóle będzie kogoś interesował. Dlatego jeśli skusicie się i zostaniecie ze mną, to mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł coś wyciągnąć dla siebie. Dlatego pragnę stworzyć kanał dotyczący kynologii z mojego punktu widzenia, w którym będą zawierały się merytoryczne i autentyczne rzeczy. Jeśli choć trochę Was zainteresowałem, to rozsiądźcie się wygodnie, o właśnie tak jak Lulu, i zostańcie z nami. Zapraszam Was do korzeni świata Momciu Pomciu. Od naszych wystaw po nasze podróże. Te małe oraz te duże. Wraz z Vivien, Duty oraz Lulu poznajcie naszą prozę, nasze zmagania w codzienności oraz w świecie kynologii. Część z Was może mnie kojarzyć z wystaw, z Instagrama czy Facebooka Momciu Pomciu. Momciu Pomciu to nazwa mojej przyszłej hodowli psów rasy szpic miniaturowy Pomeranian. I tutaj jest właśnie Vivien. Ona jakby zapoczątkowała pomysł i spełnienie mojego marzenia dotyczącego hodowli psów tej rasy. No i teraz pewnie pomyślicie, to ten, który męczy te biedne pieski i wiecie co, możecie tak pomyśleć oczywiście, ale dlatego też to jest powód, dla którego tutaj jestem, aby odczarować ten mit, który krąży, żebyście nauczyli się lub łatwiej Wam było rozróżnić pseudohodowlę od hodowli FCI. Pokażę Wam, jak żyjemy, jak funkcjonują nasze psiaki. Chciałbym Wam pokazać i odwiedzić różne hodowle, przeróżnych ras, abyście mogli zobaczyć i w sumie porozmawiać z hodowcami i właścicielami psów. A to wszystko po to, aby poruszyć różne tematy związane ze światem kynologii, na przykład trend na daną rasę i problemy, które za tym idą. Chciałbym, abyście również mogli zobaczyć świat psów od tak zwanej kuchni, czyli na przykład wizyty u weterynarza. I tutaj bym chciał zrobić co jakiś czas odcinki dla Was właśnie z lekarzem weterynarii. Będziemy poruszać różne ciekawe i na pewno potrzebne zagadnienia. Tak się szczęśliwie złożyło w moim życiu, że poznałem wiele wspaniałych ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogli bądź po prostu nie chcieli mieć dzieci, ale by ich życie było pełniejsze, by ich dom był, wiecie, weselszy, decydowali się po prostu na psiaka. I uwaga, teraz chciałbym Wam powiedzieć, że nieważne, mimo tego, że planuję hodowlę psów rasowych, nieważne, czy decydujecie się na psa właśnie rasowego, czy adoptujecie go ze schroniska, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Tak samo go kochamy i tak samo o niego dbamy. Jeśli wśród Was są osoby, które są przed decyzją kupna bądź adopcji psa, to mam nadzieję, że ten kanał Wam pomoże przed tą piękną decyzją i drogą, jaką jest posiadanie tego wspaniałego czworonoga.
Nie chcę Was w pierwszym odcinku przytłaczać planami dotyczącymi tego kanału, ale uwierzcie mi, głowa mi po prostu kipi od pomysłów. Mam to szczęście, że w tym, nazwijmy to, świecie, psim świecie, funkcjonuję już od ponad 10 lat i poznałem i chcę Was poznać z wieloma wspaniałymi osobami, wspaniałymi miejscami. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. A dla osób, które chcą być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. A to na pewno pomoże mi w doskonaleniu tego kanału, bo to jest pierwszy odcinek i na pewno widzicie, jak jestem zestresowany. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Zostawcie łapkę w górę. I dla osób, które chcą być na bieżąco, naciśnijcie dzwoneczek, bo zależy mi na tym, żeby miło się Wam go oglądało i żeby był on dla Was jak najbardziej wartościowy. Ściskam Was mocno. Pa, pa. Psy już śpią.